Jakie są żniwa w tym roku? Kradzione! Jakby za tylko 100 metrów z pola na pole. Bo tu mam wózek. Tu się rozpinałem i tu się teraz zepnę z powrotem. Jedna chmurka. Jedna. Znaczy jedna już była, a popadało też, ale to pokropiło. 20 minut, 25 ładnie owiało, przygrzało słońce, kosiłem dalej. A teraz jedna chmurka. Malutka. A raczej nawet jutro nie będzie tu opcji. Sztoleje jak z cebra teraz. A widzicie, tak mówię, to wózek. Ja tylko z pola na pole, żeby się rozpiąć. Pogoda, tak jak widzicie, znowu przepaduje. Cały teraz tydzień, taki zapowiadają. Przekropny, padany. Więc jak przestój, to też nadrabiamy. Przyszła do mnie paczucha z Zenoxa. Przeciwnowe do szczerni. Do klasy. Dostał sameczki. Jak pamiętacie lub nie, rok albo dwa lata temu, chyba rok, wymienialiśmy noże te główne na wale. A teraz pora. Teraz pora wymienić przeciwnoże. O tych mówię. Trzeba wyjąć tą belkę i wymienić te przeciwnoże. No trochę cięcia jest. Dużo ludzi też tnie słomę w tym roku. Znaczy dużo bym powiedział, że tendencja tak jak co roku. Nie widzę tu jakiejś większych ilości słomy ciętej ze względu na ekoschematy. No ale wiadomo, jest suma do cięcia. Obróciliśmy noże na wale, żeby były ostre. No ale przeciwnoże już są zjechane, także będziemy wymieniać. Od razu będziesz ten pręt zbijał, czy? Kładzik sobie leci, jest w końcu chwila czasu. Co jakiś tam czas zaglądam na portal i słucham tak sobie właśnie, co tu robi ze ścierniskiem po rzepaku, bo właśnie jestem na ściernisku po rzepaku. Rozsiewam wapno i właśnie jeden z wariantów, o których tutaj mówi pan Cezary, to właśnie wapnowanie, wysiew jakichś tam nawozów i przejechanie broną mulczową. Ja też tutaj chcę przejechać właśnie broną mulczową, którą otrzymałem na testy, więc chyba plan miałem w miarę dobry. Co prawda tu jeszcze jest mowa o wysiewie poplonów, ale ja po rzepaku chcę wysiać jęczmień o zimę, więc tu nie będę z niczym wjeżdżał. Zobaczę, może w tym roku, z racji, że mam wolne stanowisko, to wysieję trochę wcześniej jęczmień. Zobaczę. Bo jeszcze nie myślałem dokładnie o terminie siewu. Wysiałem w okolicach 20 po 20 września. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tym roku. Ostatni rozrzutnik wapna rozwieziony na tą chwilę. Został mi się dosłownie też tylko jeden rozrzutnik. Została się taka malutka prezamka na polu, ale to wapno pójdzie na pole, na którym jeszcze stoi zboże, więc no, muszę poczekać. Wykosimy to, wtedy rozwiozę i będę miał całe wapno rozwiezione. No i zasadam oborniki, ale powiem wam, taktyka w tym roku co do oborników. Czekam do samych siewów. Dosłownie idziemy nawozić prosto przed siewem obornikiem, uprawiać i od razu siać w miarę możliwości, tak będę starał się to robić. Mamy sucho, no teraz mamy trochę tego deszczu w tym tygodniu, nie powiem, trochę napadało, bo w sumie przez ten tydzień, te ostatnie kilka dni około 30 paru, 40 litrów, także no to już nie jest mało.
To już jest taka ilość, że trzeba działać z poplonami i z mieszanką gorzowską, na którą jeszcze czekam, ale no przyjdzie też lada dzień. Miałem nie siać gorzowskiej, ale zasieję. Trochę tej wody spadło, więc że sobie poradzi i zasieję już teraz. Chcę sobie trochę podbudować zapas sianokiszonek, więc zasieję już teraz i na jesieni chcę ściąć i zebrać gorzowską. I będę siał jeszcze jedną mieszankę, ale to we wrześniu, myślę, przy okazji siewu. No taką, od której odszedłem i nie chciałem już, bo skupiałem się tutaj na jakości, ale trzeba podbudować trochę zapas, trzeba podbudować ilość, a jakość to tam będziemy później uzupełniać czym innym, ale no trzeba tutaj podbudować właśnie tą ilość, bo z kukurydzami też nie będzie szału w tym roku. Więc trzeba podbudować te zapasy. Tata działa dalej z drzewem. No mamy trochę tych lasów naszych. No i wiadomo, trafiają się sztuki uschnięte, więc to co jest już uschnięte, co nie rośnie, co skończyło żywot, wycinamy. Będzie na opał. Do zimy to akurat, jak znalazł. Pierwszy wjazd z broną mulczującą z firmy Rolmaco Spring Expert. Słuchajcie, większa jakaś relacja będzie i prezentacja tej maszyny. No ale z racji, że to wiadomo, agrodniówka, to chcę wam pokazać co robię. No i aktualnie właśnie próbujemy. Chcę zobaczyć jak to robi. Dojczyk idzie 7,5 metra na 16, gdzieś tam 15 z haczykiem jedziemy. No idzie, daje sobie radę. Mniej więcej ustawiłem już tą bronę. Tak, według mnie no, powinno być ok. No idzie. Myślałem, że będzie miał ciężko przy 7,5 metrach, ale daje radę. Powinno się jeździć pod kątem, no tutaj działka taka, że średnio jakoś idzie to zrobić. Ale już ruszone jest. Rozsiałem też tu trochę łubinu i trochę słonecznika. Trochę jak miałem, wie, dobra, niech to leci. Trzeba się do tej szerokości. Trzeba się do tej szerokości przyzwyczaić. Najważniejsze, że już wapno przykryte, samo siewy też przykryte i chwastów, i rzepaku. No i tego łubinu i słonecznika, który tu posiałem. Także to zamierzony cel osiągnięty. Znowu coś się chmurzy, pewnie będzie padać. Trzymam na radarze, no to idą kolejne burze, kolejne deszcze. To na pewno na plus, piernikiem się tym robi. Koła potrzeba, żeby się z tym jakoś fajnie rozpędzić. Bo takie kawałki to tam ubywają, że... Dobra. No i tak muszę złożyć. Bo nie przejadę. Powolutku. Naprawdę jest kawał maszyny. O, to już sobie zrobiłem. Będę na kolejne, wjadę też po zbożu, zrobię tak, przejadę kawałek. Mam siać poplon, no ale to przejadę z ciekawości, po prostu chcę zobaczyć jak to zrobi. Co to zrobi na piaskowej ziemi po zbożu. Tak to wygląda z zewnątrz.
podpięte do ciągnika. No to jest kawał maszyny, 7,5 metra, nie będziemy się oszukiwać, to już trochę jest. Ale daje radę sobie, daje radę. Miałem lekkie obawy, czy damy radę z tą szerokością, ale idzie. Wjechałem na takie piaskowe ziemie, tutaj po życie, obok las, no piasek, szósta klasa. Powiem wam tak, zwiększyłem się trochę agresywność palcy. No i nie będę ukrywał, dojcyk czuję, 7,5 metra, tutaj już czuję, 13,8, 13,5 na godzinę, tak sobie latam. No półbieg wyżej nie wbija, nie wchodzi na obroty już wtedy, także nie ma co, ale 13,5 tak spoko robota. No i tak na piachy wam to powiem, czy tu jest sens talerzywą wjeżdżać, jeżeli jest słoma zebrana. Od rana zaczynamy poplamowo. Przygotowaliśmy dzisiaj z rana taką mieszankę poplonową na polach, gdzie mają być jeszcze oziminy, ale no wykorzystując fakt, że naprawdę teraz przepaduje, praktycznie co drugi dzień mamy jakiś deszcz, dzisiaj ogólnie jest ładna pogoda. No i przed chwilą, jak jeszcze kawę zastąpiliśmy, no to ambitny plan jest, żeby dzisiaj ruszyć słomę, tą którą zabieramy. No i żeby ją sprasować, wiadomo, ruszyć z grabiarką i to sprasować. Zobaczymy, bo naprawdę dzisiaj ładną pogodę zapowiadają, a o północy znowu ma padać. Także bardzo prawdopodobne, że dzisiaj zgrabiara podniucha. No i może Bartek będzie grabił dwa rzędy w jedno, a już ruszy słomę, przerzuci, obróci ją. No i później bym prasował, nie? Żeby przed deszczem zdążyć. Nie jest to głupie. I prawdopodobnie tak zrobimy. Ale najpierw jadę wysiać poplon. Tak, mieszanka poplonowa, którą no sami tutaj sobie skomponowaliśmy. Głównie przy tym poplonie cel miałem pozbycia się zalegającego materiału siewnego, który gdzieś tam na magazynie leżał praktycznie od września zeszłego roku już. Wiecie, resztki żyta, pszenżyta, pszenicy, owsa, jęczmienia. Takie naprawdę z resztki, z sypki. No ale trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę się w sumie sumarów tego uzbierało. I tak, te resztki zbóż wymieszałem sobie ze słonecznikiem, który miałem. I wymieszałem, domieszałem jeszcze do tego facelię, kupiłem trochę faceli. Do tego wszystkiego domieszałem. I co jeszcze? A i też tam miałem takie pół woreczka mieszanki poplonowej z zeszłego roku. Tam było trochę gryki, trochę wyki, trochę gorczycy. Ale to naprawdę mały udział w całości tej mieszanki. Więc taka no typowo mieszanka skomponowana, byle to wysiać. Mamy teraz przekropno. Tak mówię, zobaczcie, o północy znowu coś ma padać. Jakaś ma być burza. Także sypię, to nigdzie też tam nie miałem zgłoszone, w żadnych tam zazielenieniach, międzyplonach, coś, po prostu sam chcę rozsiać tutaj te poplony na te działki, bo na działki, gdzie będą jarę posiane i kukurydza, też będziemy siać poplony, tu będę miał gotowe mieszanki poplonowe. A tutaj tak, żeby pozbyć się tych swoich zapasów, tych swojego ziarna, to rozsieję teraz rozsiewaczem, później przejadę po tym broną palcową czy tą broną mulczującą i myślę, że będzie kwit. Tutaj też jest zrobione to tą broną mulczującą, no na takie przykrycie nasion myślę, że to jest wystarczająco dosyć. Słoma do góry jest to trochę pozrywane, będzie myślę ograniczone parowanie, nie będzie to tak wysychało, przynajmniej dopóki to się nie zazieleni. No tutaj nie mamy nic wysiane, ale tu będzie wysiany poplon później właśnie pod te jarę. Tu ma być owiec w przyszłym roku. Wapno już wysiałem, a poplonik, no jak mi przyjdzie, to za parę dni go wysieję, wiecie, pod te jarę. Nie ma takiego parcia, żeby już wysiewać, bo no mimo wszystko jest czas jeszcze. Także czy ja wysieję to jutro, pojutrze, czy za tydzień lub dwa, to aż takiej mi to różnicy nie robi. Wiadomo, no chciałoby się połapać tą wodę, póki na razie jest.
Ale no, ważniejsze, żeby połapać tą wodę właśnie przy tych poplonach, które no jeszcze mają zejść we wrześniu. No i które muszą szybko tej masy naprodukować, także... Także taki skład, taka no więcej zbożowa ta mieszanka poplonowa, ale przynajmniej pozbędę się tego. A nigdzie no na żadną utylizację tam, nigdzie nie muszę tego dawać, tylko wysieje się to na pole. Tak to słuchajcie wygląda pryszczywacz. Zboże, co było wsypane, słonecznik, facelia, trochę gryki, wyki, ale to już tam nieduże ilości. Tak to sobie tu leży. Słonecznik, wyka, trochę ziarna. Szukam faceli, ale jest to dość ciężkie, znajdzie się, myślę, jak skiełkuje. O, jest, tu jest. A musi się znaleźć. Nie ma innej opcji. Jadę na kolejną działkę, tu już mamy... Tutaj już mam to... ...siane. Takiej mieszanki, bo mam tu mieszane 295 kg, coś takiego, jak ważyliśmy. Po 45 kg na hektar. Myślę, że będzie za świat. Okej, ja się przebrałem po tej całej prezentacji, nagrane. Tata w tym czasie zrobił porządek ze słomą, a konkretnie przesuszył, poprzegarniał te rzędy. No i można prasować, pogoda się fajna zrobiła. Ogólnie patrząc na prognozę, miało północy padać, miało jutro padać. Rozeszło się wszystko. Tak na dwa dni do przodu patrzyłem, czysto w teorii. Zobaczymy, no jeżeli czysto, to myślę, że jutro zruszymy z koszeniem. Także spoko by było też, jakby zaraz było dobre, to wjechałbym w nasze przężyto. No i w nasze... nasze przeżyto i w naszą pszenicę, nie? I to wykosił i też jakby było dobre, to Bartek od razu słomę sprasował i byłby spokój z naszymi żniwami. No a jeszcze wiadomo to, co tutaj u ludzi do koszenia. Prasuję, tam już zwożą, zbierają. No i coś się chmurzy znowu. Tak więc gonimy, prasujemy, zwozimy na bieżąco, bo jeżeli nie popada, no to jutro już będzie koszenie. No jeżeli popada, no to dobrze by było zdążyć przed deszczem sprasować to, co mamy zabrać. No niby na radarze dopiero gdzieś tak na Poznaniu jest tam jakiś deszcz i bardziej tam na zachód. Ale tak tu się to dość blisko wydaje. Co prawda wiatr jest spory, więc tak pędzi te chmury. No zobaczymy, nie? No albo niech tak poczeka, żebym chociaż zdążył sprasować, albo niech nie pada wcale i jutro by się zaczęło, tak jak mówię, kosić. No by nie dopadało, to myślę, że gdzieś koło południa, po południu byśmy spróbowali przężyto. Jeżeli by było suche, no to jechać, wykosić i tak od razu tak samo pszenicę, jeżeli by było git. No i co? I guzik popadało. Co prawda niedużo. Niedużo, jak nie dopada, może jutro od południa można by było atakować dalej, zobaczymy. Chyba, że dopada, no to będzie lipto.